Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was ponownie i postanowiłem, że wrzucę wam jeszcze jeden filmik z saszetkami z edycji Ekstraklasa 15-16. Mam tu 6 saszetek, przed chwilą sobie je kupiłem, pani mi wylosowała sama z boksa, więc zaraz zobaczymy. Jak nie wylosuje nic fajnego, to będzie na nią. Bardzo sympatyczna pani. Dobra, nie będę tutaj przedłużał, lecimy z pierwszą saszetką. Widziałem, doktor Adrian trafił już 2 Double Trouble. Zobaczymy, czy mi coś fajnego wpadnie. Double Trouble, czyli jak to było? Podwójne kłopoty. No dobra, zobaczymy, co mi tam ciekawego wpadnie. Ho. Ja już tu mam na dzień dobry Górnik Zabrze. Herb. Nie wiem, czemu ona mi wskoczyła tutaj od razu. Ale dobra, tutaj coś jest odwróconego jeszcze, może bazówki. Mamy tutaj Wacek, Piast Gliwice. Dobra, bazówka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to jest gracz zespołowy i to jest gracz zespołowy, tak jakby bazówki, ale to jest bramkarz i bramkarze są na innym tle. Razem z kawałem, razem z bramką. A ci normalni piłkarze są na tle stadionu, boiska. Dobra, nieważne, mamy tutaj Nowaka, Sebastian, mój imiennik. O proszę, mamy tutaj zawodnika ze Śląska Wrocław, Paisiao. I 2 karty odwrócone, nie wiem czy to będą, no tutaj jest zawodnik z potencjałem, Wacek. O proszę bardzo, był na bazówce, gdzie ty jesteś? Wacuś, o jest, jest i Wacek, Wacek zwykły. I Wacek, zawodnik z potencjałem. I tu mamy jeszcze kapitana Kamila z Korony Kielce. Sylwestrzak. Dobra, czekajcie chwilkę. O, dobra. Ale kapitana damy tu. Lecimy z kolejną saszetką. Dobra, to pewnie tutaj będą te... O, dobra, zrobimy tak. I lecimy. Jowicz, Wisła Kraków, bazóweczka. Tutaj mamy Krystian spod Beskidzia. Nikolić, Legia Warszawa. O, kolejny herbik. Tym razem z Krakowi. I tutaj mamy bazówkę. Borysiuk. Lechia Gdańsk i kolejna wschodząca gwiazda Cebula. Dobra, 2 herby. Robimy tak. Tu mamy coś odwróconego jeszcze. I lecimy. Dąbrowski, Krakowia. No fajne są. Miodłowiec. Bardzo mi się podobają te karty. Ale powiem wam, że nie wszędzie one są. U mnie w Carrefourze tylko w jednym kiosku. Uuu, jest i champion! Wow, ale piękny. Champion z Woliński, Pogoń Szczecin. Tutaj jeszcze jest takie małe zdjęcie. Champion, pięknie. Zdobyte bramki 12, asysty 2. Pięknie, z Wolińskim champion. No ładnie. I co my tu jeszcze mamy? Zawodnik z potencjałem, Grzelczak, Jagiellonia i tu jest kapitan jeszcze, Murawski, Pogoń Szczecin. Tutaj doktor Adrian fajnie, dobrze zauważył. Bezsensowny jest trochę ten pasek, no ale niech będzie. Czekajcie, champion wpada 1 na 37, no to jest spoko. Ta jest taka grubsza mi się wydaje. Łatwo zauważyć, że tutaj z tyłu można łatwo rozpoznać no double trouble. Dobra, Hołota, Śląsk Wrocław. Mamy ile jeszcze? Jeszcze 2 saszetki. Dobra, lecimy. Śląsk Wrocław. Tutaj mamy Dudę z Legii Warszawa. Koi, Ruch Chorzów. Uuu, i tu mamy co? Najlepszy obrońca. Mateusz Lewandowski.
nie Robert, tylko Mateusz, Pogoń Szczecin. No najlepszy obrońca też bardzo mi się podobają. Świetnie są zrobione te karty. No po prostu powalają naprawdę. 182 cm, 72 kg i 21,7 BMP. Nie wiem co to znaczy, no ale dobra. I tu mamy jeszcze Wawrzyniaka z Lechii, Bazóweczka i zawodnik z potencjałem Frączczak. Ale ten czempion jest fajny. Gdzie on jest? O, tutaj. Kurde, podoba mi się, niech on se tu siedzi. Czempion. Dobra, dwie saszetki. Lecimy dalej. Nie ukrywam, że chciałbym trafić jakiegoś dubla, ale chyba nie będzie. I jedziemy jeść. O, to będzie moja pierwsza powtórka. Jezi. Sołdecki. Terlamika. O, mamy tutaj bramkarza. Prusak. Górnik Łęczna. Eksperty są, powiem wam, no, wyrąbane w kosmos. 487 występów w ekstraklasie. Surma. Łukasz Surma, Ruch Chorzów. Naprawdę są świetne. Eksperty. No i tutaj mamy jeszcze bazóweczkę Janus i kolejna bazówka Tomasik. I ostatnia saszetka, niestety, ale jest. Dziwne ułożenie tutaj jest tych kart, no ale dobra. I jedziemy z ostatnią już saszetką na dzisiaj. Mamy tutaj zawodnika Lecha Poznań na bazówce. O, Łukasz Sierpinia, Korona Kielce. Kopacz, Górnik Zabrze. Proszę bardzo, najlepszy obrońca z Wisły Kraków. No fajne one są. To już mój drugi najlepszy obrońca. No niestety dubla tutaj nie będzie. Mam jeszcze zawodnik z potencjałem. Śląsk Wrocław. Nigdy nie potrafiłem go wymówić. I ostatnia karta. Kapitan Pilarz z Krakowi. No i co, moi kochani, to by było na tyle. Macie kolejny filmik na dobranoc. Tutaj są bazóweczki. Zaraz oczywiście one wylądują w albumie. Karty specjalne. Mamy tutaj kapitana. Zawodnik z potencjałem. Najlepszy obrońca. Ekspert. No te eksperty są piękne. Wschodząca gwiazda. Cebula. Frączczak. Zawodnik z potencjałem. Najlepszy obrońca. Lewandowski. Z Pogoni Szczecin. Kapitan Murawski. Zawodnik z potencjałem Grzelczak. Mamy tutaj jeszcze herb Krakowi. Herby są też bardzo fajne. Tu jest kolejny herbik z Górnika Zabrze. Kapitan i zawodnik z potencjałem Wacek. I najpiękniejsza, moim zdaniem, bo jest naprawdę świetna, to zdjęcie jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Czempion z Woliński, Pogoń Szczecin. Dobra, to by było na tyle w tym filmiku. Bardzo wam dziękuję, że jesteście aż tak aktywni. Nie spodziewałem się tego. Czekam też na wasze filmiki. Ja was pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa, pa!